Robimy nasz napis, zaznaczamy go. I teraz tutaj w opcjach setting atrybuta musimy sobie go nie wejść. Jeżeli jesteśmy na innym tym elemencie, to wchodzimy na setting atrybuta i tu zmieniamy gęstość około 4. Między, tak testowałem, między 3,8 a 4,2. A w zależności, ja myślę, że 4 jest idealna. I z taką gęstością haftujemy haft. I generalnie nie powinien być praktycznie nic pomarszczone. Zaraz pokażę też, jak to się zmienia w drugim programie, w Stitchu. Jesteśmy teraz w programie Stitch Era. Zaznaczamy ten nasz napis. Wtedy wybieramy tutaj menadżer obiektów. I teraz wypełnienie, wypełniać. Zjeżdżamy na dół. I tu mamy opcję wypełnienia. Tu mamy zygzak. I tu mamy gęstość. I tą gęstość, właśnie tak jak żeśmy zmieniali w tamtym programie, też zmieniamy tu na okolice czwóreczki. I tutaj możemy jeszcze sobie tam ewentualnie regulować inne rzeczy, ale jeżeli chodzi o gęstość, żeby nam ta na tej satynie nie marszczyło tą nicią metalizowaną, to ustawiamy na czwórkę.